Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane rybeńki. Witajcie na kanale Karty na Miłość. Zapraszam Was na czytanie miesięczne na kwiecień 2024. Dzisiaj Was składę tutaj skarby. Zobaczymy, co karciochy będą chciały dzisiaj Wam przekazać na ten miesiąc. Wybrałam talię Arkanum, będziemy dopowiadać kochani kiperkiem i po raz pierwszy w życiu skarbie nie musiałam się zastanawiać jaką wyrocznie dla Was od razu wiedziałam, że wyrocznia duchowych zwierząt będzie miała dla Was cenne wskazówki, rady i ostrzeżenia i jak do tej pory 11 znaków traf traf także dla Was też wylosuję jedną, przetasuję jeszcze przy Was karty Tarota one oczywiście były oczyszczone Przetasowane, ale ja zawsze przy Was jeszcze raz, żebyście widzieli. Skarpetki przy takich czytaniach ogólnych, pamiętajcie, że karty mogą, ale nie muszą z każdym rezonować. Bo jest to czytanie dla wielu, wielu ludzi, więc jeśli poczujesz, że to nie jest dla ciebie, te informacje nie są wystarczające, sprawdź, gdzie masz ascendent, gdzie masz Wenus, Księżyc. Odsłuchaj, może, nawet swój wedyjski znak, tak? Jeśli ktoś z Was do tej pory nie wie, jak obliczyć swój ascendent, u mnie w opisie, tam gdzie się Wam przedstawiam, kim jestem, co robię, macie link do kalkulatora. Możecie sobie z niego skorzystać, wpisać wszystkie dane, miejsce, datę, urodzenia, godzinę i kalkulator Wam sam wszystko policzy. Nie będziecie musiały nic robić. Przełożymy. Także uśmiecham się do Was teraz o lajka, za czas, jaki Wam tutaj poświęcam, zostawcie na koniec komentarz. Kto nie ma subskrypcji, bądź jesteście tutaj pierwszy raz, zostawcie subskrypcję. Tylko dopilnujcie, żeby się świecił ciemno-szary dzwoneczek wtedy każdy jeden film do Was trafi kto może, niech udostępni film, niech idzie w świat może jakaś rybeńka czeka kochani ja też sobie posłucham ja też sobie posłucham, zawsze słucham rybki może właśnie ktoś czeka na te informacje i wyśle Wam pozytywną energię i powie, że właśnie na to na to czytanie czekał, będzie Wam wdzięczny, no Kochani, jeszcze wam zdążę zrobić, zanim jestem młoda wiedźma. Bo za tydzień już będę stara wiedźma. Także załapaliście się jeszcze na czytanie młodzika. Skarby. Rozkład będzie typu krzyż celtycki. Tak? I będę się posiłkować, kochani, yy, książeczką, bo jest w książeczce bardzo dużo, bardzo dużo cennych wiadomości. Więc Kanarek dla Was. O, jaki piękny. Karta siedemnasta. Kochani, siedemnastka będzie ważna i to będzie tak. Minuta, strona, godzina. Nie wiem. Zwracajcie uwagę, jak zobaczycie tą siedemnastkę, bo ona coś chce powiedzieć. W ogóle duch kanarka mówi, śpiewaj własną pieśń. Ale ja Wam. Nie jest dużo, kochani, ja Wam przeczytam. Duch kanarka chce Ci pomóc odszukać Twój własny głos i wyrazić to, co czujesz. Uwolnij się, by odnaleźć swoje wewnętrzne światło i pozwolić mu rozbłysnąć. Kanarek śpiewa, by przypomnieć Ci, że radość jest nam przyrodzona oraz by Cię wesprzeć, wesprzeć gdy sam zaśpiewasz własnym głosem czas by świat dowiedział się kim naprawdę jesteś kanarek mówi ci że jesteś wolny masz prawo być sobą i wyrażać swoje najgłębsze pragnienia świat pragnie usłyszeć twoją pieśń jeśli twoje pytanie na przykład dotyczy związku kanarek radzi byś był w pełni sobą bo tylko wtedy odnajdziesz radość i harmonię kiedy twój głos brzmi prawdziwie Możesz stworzyć chór z innymi i tworzyć piękną muzykę. Drogi słuchaczu, czy tłumisz swój prawdziwy głos, próbując śpiewać to, co wydaje ci się, że inni chcą usłyszeć, zamiast swojej własnej pieśni? Kiedy wyrażasz jedynie to, co w Twojej opinii może Ci się dopasować i zdobyć to, czego pragniesz, Budujesz wokół siebie klatkę? Czy ukrywasz swoje prawdziwe ja, prezentując innym bezpieczną wersję twojej historii? Ponieważ boisz się, że gdy poznają prawdę, pomyślą, że jesteś zbyt dziwaczna? Dziwaczny? Ten duch kanarka przybywa, kochani, w kwietniu, by wam pomóc wyrażać siebie w bardziej szczery, autentyczny sposób. Oczywiście nie każdy się z wami zgodzi i w rzeczywistości nie każdy będzie chciał uznać waszą oryginalność czy zaakceptować waszą wyjątkowość. Nie przejmujcie się tym. Jeśli otworzycie drzwi swojej klatki, wyfruniecie na wolność, zobaczycie nowe osoby się pojawią na waszej drodze. Cudowne doświadczenia będziecie zdobywać. A kanarek was wspiera i chce, byście wiedzieli, że jesteście bezpieczni, kochani. Odszukajcie swój głos. Odważcie się rozpostrzec tak skrzydła i zaśpiewać na cały głos, bo świat potrzebuje takich pięknych osób, jak Wy. Kochani, piękna karta, tutaj Wam ją zostawię. Zresztą, wszystkie znaki, słuchajcie, jestem w szoku. Jestem w ogromnym szoku. Mają piękne karty, piękne przesłania. Podglądamy karty. Wychodzicie do mnie właśnie z tym, że chcecie coś rozpocząć, zacząć gnać do przodu. Rydwan mówi, nie zastanawiam się. Jeżeli coś się skończyło, to chcecie iść naprzód. Pamiętajcie, że gdyby kopciuszek oglądała się za siebie, nigdy nie zostałaby księżniczką. Więc patrzcie w tym miesiącu naprzód. Ja tutaj jeszcze dołożę drugą kartę, która świadczy o Was. Pięknie, dziewiątka pentakli. Macie wszystko na swoim miejscu. Macie pieniądze, macie pracę. Jeśli nie, to możecie ją zdobyć i to w tym miesiącu. Trzeba tylko uwierzyć, więcej jeździć, więcej wysyłać. Single. Wy nawet nie będziecie narzekać, że jesteście sami, bo będziecie mieli tyle pracy, tyle obowiązków i tyle rzeczy będzie do zrobienia. I chęć, wreszcie przyjdzie chęć poznawania, nawet osób, że nie będziecie narzekać, że, że tutaj chwilowo nikogo nie ma. A co przeszkodzi? Narzekanie, że nikogo nie ma, narzekanie, że jestem sama, że nie mam pieniędzy, że nikt mnie nie chce, że ten mi nie oddał pieniędzy, a tamten na mnie nie patrzy. To będzie przeszkadzać. Dlatego, kochani, posłuchajcie się dzisiaj kart i postawcie na siebie. Kupcie sobie piękną kieckę. Garnitur. Wydajcie pieniądze na siebie. Jeżeli chcesz pogłębiać swoją wiedzę, zakup sobie jakiś kurs. Zrób coś, żeby dla ciebie było lepiej, ale bądź oryginalny. Nie bój się przyszłości, bo karta Rydwan mówi, że pewne sprawy przyspieszą, a ty wraz z nimi. Jedynie co cię może zgubić, to właśnie to narzekanie, że nie mam, nie będę mieć, a w podstawie czytania. Ciągle to narzekanie, czyli straciłam szansę, straciłam wiary. Nie możecie myśleć tymi kategoriami. Dokładam, eremitę. Musicie się na chwilę zatrzymać, musicie na chwilę przystopować, przemyśleć, poczytać. Tak jak powiedziałam, was olśni w pewnym momencie, bo za dużo było krzywd u niektórych, za dużo było przykrości, za dużo było, kochani, pracy, może nawet i na dwa etaty, i jesteście tym zmęczeni. A co odejdzie? No właśnie. Ta zima, te zimne spojrzenie, jakaś osoba, która was nie doceniła, może nie jest was, was godna, może nie chce. Um, żebyście śpiewały dla niej tą, tą swoją piękną pieśń. Może nie nadajecie, kochani, na tych samych falach. Po co się skupiacie na tym, co już było? Zobaczcie, wy ciągle ciągle skupiacie się na tym, to mi nie wyszło, ten mnie nie kocha, a jakbyście się obrócili, byście zobaczyli, że życie stoi przed wami. W tym miesiącu odradzałabym wam słuchania czyichś porad, bo Karta Eremity mówi, że Ty to wiesz w środku, Ty to czujesz, tylko musisz to wydobyć z siebie. Tak? Może jesteś, nie jesteś taka odważna. Może jesteś taką osobą wycofaną w towarzystwie. Przemyśl to, czy na tym za dużo nie tracisz. O czym myślisz? No właśnie. O tym, że chcesz być i chcesz mieć. Że nie chcesz bywać towarzystwie i nie chcesz być na przykład, powiedzmy, osobą trzecią dochodzącą. Może masz ochotę wreszcie stworzyć stały, stabilny związek. Może masz ochotę mieć dzieci, może masz ochotę otworzyć firmę. Nie bój się. Masz piękne karty w ogóle ten kwiecień. Ja podejrzewam, że jeżeli mamy takie dwie pierwsze karty piękne, że powiecie, że wreszcie jest lepiej. Tym bardziej rybańki. Że wy dobrze wiecie, że od dnia urodzin macie 60 cudownych dni, szczęście do was idzie. I to szczęście, jak złapiecie w tych dwóch miesiącach od urodzin, to tak będzie dalej. Trzeba wykorzystać te dni. Nie masz pracy, dzwoń, jeździ, nie masz partnera, a chcesz mieć? No to bądź trochę bardziej odważny. Jak będziesz siedzieć w domu zamknięta w tych czterech ścianach i narzekać, że jestem gruba i nikt mnie nie chce, no to nikt nie wie, że ty tam jesteś, na, w tamtym bloku, na trzecim piętrze, po prawej stronie. Może ochotę się ym, pogimnastykować? Zapisz się na jakiś kurs tańca, na jakiś aerobik. Może ym, wyglądasz jak szara myszka, może coś zmień w wyglądzie, tak jak powiedziałam, tak? Oczywiście, że te zmiany, które do Was mogą przyjść, one nie będą z dnia na dzień, z poniedziałku na wtorek. Mogą troszeczkę trwać, ale jak zaczniesz już, to zobaczysz za niedługo efekty. I w połowie miesiąca zobaczysz, że już będziesz inną osobą, odważniejszą. Przede wszystkim tak <laughs> Przede wszystkim skończą się Twoje kłopoty finansowe. Także bardzo się cieszę. Myślę, że. Ty, tak, koło fortuny, możesz spodziewać się w połowie miesiąca bardzo dobrych wiadomości, powrotu, powrotu sytuacji, na których ci zależało. Czyli, jeżeli zależało ci, żeby twój eks się odezwał, jest wielka szansa, że twój eks się odezwie, może. Myśleliście nad tym, czy się rozwieść, czy się nie rozwieść, i wy będziecie pracować nad związkiem, tak? Może zakończycie spór, może mieliście ciche dni, zobaczycie, że będziecie zupełnie innymi osobami, a wasze otoczenie? Cudowne. Król Pentakli. Zobaczcie, stabilna osoba stoi przy was, czy to ojciec, czy to dziadek, czy to szef, czy to przyjaciółka, bo dołożymy sobie jeszcze jedną. Tak. Myślę, że wielu z Was się nie odzywało. Myślę, że wiele z Was zamknęło się w tych czterech ścianach, a oni czekają, żebyście tak, żebyście się odezwali, bo oni sami nie chcą ingerować. Patrzcie. Nie chcą ingerować, czekają, aż Wy to zrobicie. Mam też wrażenie, kochani, że jest tutaj osoba, która twierdzi, że mnie już w życiu nic dobrego nie spotka. I wylosowałam diabła. Dosłownie. Macie poczucie, że nie nadajecie się do niczego, że nikomu się nie podobacie. I niektórzy uciekają w używki. Rycerz mieczy jako radę. Proszę Państwa, to nie jest wyjście na rzekanie. To nie jest wyjście codziennie kieliszek wina. To nie jest wyjście a. Pomyślę, może w przyszłym tygodniu, miesiącu. Wy jesteście w bardzo dobrym okresie tego czasu, więc jeżeli chcesz zerwać z nałogiem, to karta mówi: Zrób to z dnia na dzień. Jeżeli chcesz przestać palić, chcesz przestać pić, chcesz przestać być seksoholikiem, możesz to zrobić. Masz ku temu teraz możliwości, ale coś cię, coś cię powstrzymuje, może. Mm, może nie masz silnej woli, może nie masz oparcia wśród najbliższych, tak? Podejrzewam, że są tutaj też osoby, które czekają na dziedziusia i tym się denerwują, że tego dziedziusia nie ma. Czy to na przykład w tak? Podejrzewam, że u niektórych z was nastąpił może i po świętach, ale nastąpił kryzys finansowy, kochani. Wy możecie nawet i szukać dodatkowej pracy. Koło fortuny zawsze zwiastuje na drugą połowę miesiąca znalezienie, tak? Także, kochani, może, może macie okazję dorobić, e, może macie okazję zrobić kurs. Czemu nie, żeby sobie kwalifikacje podnieść? Czemu nie, kochani? Jeszcze zobaczymy rady, jeszcze zobaczymy ostrzeżenia. Kochani, a zdrówko. Zaraz Wam powiem. Słuchajcie, w zdrówku będą, będą choroby, które były, które wróciły, które wracają, które. Na przykład, trawienie, tak? Na przykład, wiecie, że nie możecie jeść sera zapiekanego i go zjecie, i znowu wróci ta zgaga, czy jak się to tam nazywa. Czyli choroba, która wraca. Może macie, kochani, problemy z oczami i Wieczorem zasiadacie do książki bez okularów albo ze złym oświetleniem. Może trzeba przebadać, kochani, oczy. Mam też wrażenie, że serduszko, jedna komora, coś tu, coś tu się dzieje, skarby. Za dużo papierosów niektórzy, za dużo, kochani... Za dużo jesteście w pomieszczeniu, was widzę. A trzeba. Teraz jest wiosna, wychodźcie więcej, przewietrzcie ten łeb, dobra? <tudne> Trudne czasy już za wami. Widzicie? Tu rydwan. I turydwan. Osoby, które chcą kupić samochód, musicie bardzo ostrożnie kupować, bo możecie kupić źle, to znaczy kupić uszkodzony, możecie więcej wydać pieniędzy i możecie potem żałować, że tak szybko podjęliście decyzję, ale też, jeżeli chcecie jakąś powoli, w jakąś podróż się udać do kogoś, to musicie sprawdzić dokładnie samochód i możliwe też, że ktoś was odwiedzi w tym miesiącu skarby. <gry>

Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie horoskopu na miesiąc kwiecień 2024. Zapraszam Was bardzo serdecznie ponownie na czytania tygodniowe. Dziękuję za każdego lajka, za każdy komentarz, który dla mnie zostawiliście. Dziękuję za wsparcie kanału, za każdą kawusię, którą mi rybęki postawiły wirtualnie. Bardzo dziękuję, to jest bardzo miły gest. Cieszę się, że y, mnie doceniacie w ten sposób. Tam w opisie macie link do do Postawienia kawki wirtualnie. No i pamiętajcie, że wszystkie możliwości macie od urodzin. To jest dla Was najpiękniejszy czas, także wykorzystajcie go jak najlepiej dla siebie. Wszystkiego dobrego, rybanki. Pozdrawiam Was. Pa! pa.